Więc tu pan podejmuje się, można powiedzieć, całej tej sprawy. Bo pan ma koparki. Znaczy, w każdej chwili może pan mieć. Mogę mieć. Trochę wcześniej muszę o tym wiedzieć. No i cena jest konkurencyjna, bo pan nam załatwia za 50 melonów. A oficjalne ceny zaczynają się od 55 za robotę. To już konkretnie proszę się komunikować. Do mnie, tak. Ja tu pana numer mam. Jak tego będzie potrzeba, zadzwonię do pana i już tam pan wtedy przyjdzie, czy się ze mną skontaktuje, jak tam pan będzie wygodny. Więc moim zdaniem, po co mamy 3 razy przepłacać, jeśli mamy tu faceta, ja sobie też zarobię. Teraz tak, wodę załatwiłem spod koszalina z ZWM-u i to ją do środka można wlać. Także nic nas nie kosztuje, a co ważne, taśmy będę miał z nadwyżek. Więc na wybory zrobimy filmik i też nic nas nie będzie kosztowało. Także jesteśmy do przodu na tym jakieś 5 do 6 melonów. Mów. To już wszystko. A, załatwiłem, że basen przejmie taki prywaciarz z Olsztyna i to będzie ekstra 1 150 000. No i co? Słuchaj, ty będziesz robił dziadowskie oszczędności na 2-3 miliony, żeby nas byle łajza z kontroli wzięła za tyłek, więc wbij sobie w ten swój oszczędny, zachlany, gryczany łeb. Pieniądze należy zdobywać legalnie, a nie lewymi kombinacjami. Ten twój człowiek z koparki może sobie po ochli jeździć z twoją żoną, a my, zapamiętaj sobie to, wynajmiemy sprzęt na czas budowy za normalną stawkę od instytucji i będziemy słowni. Ale to jest kilka milionów. Zapłacimy. Basen zrobi na zlecenie instytucja i zapłacimy. Rachunki mam za zjeżdżalnię na kilka milionów i nie sprzedamy basenu żadnemu biznesmenowi, nawet Bieńkowskiemu, za miliard. Powiedz mi, po co jest ten basen? Właśnie, po co? Otóż to. Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten basen? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest basen na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym basenem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest basen społeczny w oparciu o 6 instytucji, który popadnie w ruinę. Przez parę lat pod śniegiem. Co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Nie. Nie stać się. Tygryko, musisz oszczędzać. Słuchaj, Janusz. Ty nie bądź taki demagog. Jak ty robisz kombinację, to jest wszystko dobrze. A jak ja coś zaproponuję, to mi robisz szkolenie. Ja kombinację? Powiedz mi jedną, dam ci wypić całą butelkę koniaku. Daj mi 50. No mów! A kto nakręcił aferę z amfiteatrem? Kłopoty z rewersem projekt hali kosztowało mnie to kilka baniek. Ciebie? Pieniądz jest pieniądz! Kilka baniek i to za niepewne kilka dolarów i to jak będziesz miał gest. Filip, nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych. Nie bądźmy peweksami. My za ten basen dostajemy od wykonawców 20% ogólnej sumy kosztów i już. Więc im on jest droższy, ten basen, tym... No, koniaczek? Podwójny. Stać mnie. No. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego miasta prezydent Kubicki, co wszystkich we wszystkim wyręcza. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, jak Lidan, wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. To mówiłem ja, Grzesiu Hryniewicz, trener śpiewu pierwszej klasy. Niech rządzi nam Janusz 100 lat. To jeszcze ja, Hryniewicz, Grzesiu, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu dubu, aż pod chmury. Niech żyje nam prezydent Zielonej Góry. Niech żyje nam. To śpiewałem ja, Hryniewicz. Zamknij za mną.
Co ci się stało? Słuchaj, jak ty wyszedłeś w bieg tu ten od parku w mieście i zaczął gadać do szafy wierszem, a potem zaśpiewał piosenkę na twoją cześć. Piosenkę? Gdybyś ty słyszał te bzdury. Łubu dubu, aż pod chmury. Niech żyje nam prezydent Zielonej Góry. Niech żyje nam. To Hryniu. Głosuje jak chce. To się nagrało? Nie tylko to. Warunki dla pielęgniarek są bardzo dobre. Wszystko to zasługa naszego prezydenta. I nie jest prawdą, że brakuje strzykawek, szczególnie, że wszyscy raczej nie chorują. Prezydent dba o szpital jak ojciec najlepszy. Po co to? Chcesz zobaczyć z poprzednich lat? Aha, a oni nie wiedzą, że to się nagrywa? No oczywiście, że wiedzą. Powiedziałem im o tym. Jeśli ktokolwiek chce przekazać ci jakąś krytyczną uwagę, o mnie, o mojej pracy, jakąś skargę, a mnie akurat nie ma, może w każdej chwili wejść i nagrać, co mu leży na wątrobie. Ale oni mogą kadzić ci. Kłamać mogą. Upiększać. A po co by mieli? Przecież i im, i mnie chodzi jedynie o dobro naszego miasta. Szczerość w naszym ratuszu to norma. W Zielonej Górze w Ochli od pewnego czasu buduje się basen otwarty za kwotę grubo ponad 100 milionów złotych. W obecnym klimacie jest to rozrywka, która może służyć mieszkańcom miasta przez maksymalnie 2 miesiące w roku. Wnioski pozostawiamy Państwu.